Czas to, co jakby czuję na treningach, co robię. Jakoś to się nie przekłada troszkę na zawody, ale wiem natomiast, że na płaskim dystansie w tym roku się polepszyłem. Na płotkach no, czasami czuję, że jest bardzo dobrze, co pokazałem właśnie na drużynowych mistrzostwach Europy. A tutaj no, generalnie to był ostatni jakby taki test przed mistrzostwami świata, ale też się jakoś nie załamuję, bo wiem, że może być właśnie optymalnie jeszcze. No na pewno jest to dobra taka, dobry sprawdzian, świetna atmosfera tutaj, takie poczucie właśnie dobrej atmosfery, takiej mistrzowskiej, rangi mistrzowskiej. Poczucie właśnie, jak to się biega właśnie z Amerykanami i jak to się właśnie ma na start, czy to w konkurencjach biegowych, czy nawet technicznych, rzutowych. No po igrzyskach generalnie wracając do tego, to straciłem około 2 lat, żeby wyjść z takiego dołka. Nowy trener mnie z tego wyciągnął, no a teraz czuję, że właśnie już 3. rok współpracy z tym trenerem daje jakieś efekty. Co prawda powoli się zbliżam do tych rekordów życiowych, ale najważniejsze, że czuję się właśnie dobrze. Bo poprawiłem się na pewno na płaskim dystansie, to czuję jakby, czuję taką swobodę ruchu podczas biegu. No jeszcze na płotkach trzeba niestety popracować, ale wydaje mi się, że jeszcze mam czas. No generalnie jadę tam, żeby po prostu pokazać jeszcze się z jak najlepszej strony. Do półfinału, półfinał będzie na pewno ciężki i tam każdy na pewno daje wszystkie, rozkłada wszystkie karty, co niektórzy chociażby i będzie trzeba walczyć, tak.